Także proszę Państwa, co to znaczy linia Mysia? Troszeczkę lepiej jest, bo jak dzisiaj tak obchód wschodnia, Warszawa centralna, Warszawa zachodnia, to jednak nawet pomijając tę Warszawę zachodnią, ale na Warszawie centralnej już siedzą teraz, siedzą, pozwalają zubrzyccy tym takim różnym, wiecie Państwo, bezdomnym ludziom siedzieć, no bo ludzie nie mają gdzie mieszkać normalnie i siedzą, ale zubrzyccy wyganiali, także troszeczkę, wiecie Państwo, się to poprawiło. No tak czy siak, wiecie Państwo, Warszawa jest tą 2,5-milionową i 3/4 żebracznicą wielką i oni to praktycznie tylko to potrafią, ale nie tylko ci, prawie wszyscy umieją, wiecie Państwo, jak prosić, to wtedy im się to uda. To znaczy, ludzie nie dają pieniędzy, ale jak taki na przykład bezdomny czy bezdomna podchodzą, zaczepiają ludzi na rogach, to przecież i tak wiadomo, o co chodzi, nie? Ale czy może zadać pytanie i tak nie umie, proszę Państwa, zastosować wstępu. Ale żeby to oni chodzili wcześniej, kiedyś byli może chociaż raz u Świadków Jehowy, to tam jest teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej, to już trzeba byłoby wiedzieć, że czasem można zadać bezpośrednio pytanie. Ale tutaj te ciołki, te kołki rozporowe nie mają zielonego pojęcia, no bo to wiecie Państwo, linia Mysia, linia moherowa i nic tak, tylko że umie się pokłonić, prosić o 50 groszy. To nawet Rumunka się nauczyła prosić o 50 groszy, bo wie, że złotówki nie dadzą, to nie mówi dajcie mi złotówkę, tylko 50 groszy. Ale tak, wiecie Państwo, ci, ja mówię o tej linii moherowej, bo nawet i Chińczyków pełno tutaj tej sąsiedniej audycji naszego Radia Tok FM, Euro, Conchita Barbie, Baby, Langström Extra. Nawet Chińczyków spotkałam, czy to Koreańczyków, takich skośnookich, to oni się tutaj w tej Warszawie czują jak w kosmosie. Zwłaszcza i zważywszy, że ten dworzec centralny tak pięknie jest odbudowany. Telewizorków nie ma. Kiedyś na tym centralnym były telewizorki i Krysia, i Zdzisia, i wszystkie przyjeżdżały, i Czerwona Zośka, a teraz jakoś tak nie ma tych takich, tylko siedzą bezdomni na tych takich metalowych, tam parę osób siedziało. No ale tak, ni w pięć, ni w dziewięć, bo jak jeszcze były te telewizorki, to ludzie popatrzyli, troszeczkę poszli, potem przyszli, coś było, ruch w interesie, ale tak siedzieć, żeby im dać, to ni w pięć, ni w dziewięć. Także wiecie Państwo, chcieli być mądry i mądrzy, tak? Mądry chciał być i został głupim. Także taka jest, proszę Państwa, sytuacja, że tylko rzeczywiście prosić umieją i tak podchodzi do człowieka, prosi, że ludzie nieraz to nie mają w ogóle pieniędzy, nawet tej złotówki nie mają. No to człowiekowi głupio powiedzieć, że nie ma pieniędzy. I tak upadlają i samych siebie do granic możliwości, ale upadlają też ludzi, bo ludzie czasem no chcieliby coś nawet może i dać, ale naprawdę nic sami nie mają. A to trzeba umieć, proszę Państwa, wcześniej było radzić ze wszystkim, a teraz ze złotówki to taka kucharka to może zrobić bardzo dużo w domu. Natomiast taki bezdomny za złotówkę na ulicy nic nie kupi, bo to najczęściej są, jak proszę Państwa, centralny, tam jest wszystko bardzo drogo. Nawet spotkałam dzisiaj taką kopciuszynę moherową. Kupowałam za 35 zł kartę, proszę Państwa, aby doładować telefon. No to koniecznie trzeba było 90 groszy marży dopłacić. Także to jeszcze, wiecie Państwo, 35 zł w stosunku do 90. Czy 90 groszy w stosunku do 35, to jest tyle co nic, ale jakby ta karta 5 zł, a to trzeba złotówkę dać marżę, no to nie idzie, prawda? No, także proszę Państwa, no, Warszawa pozostaje na tym, co ma, jest to taka jedna wielka rzeczywiście żebracznica, gdy jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Buziaczki przesyłamy, budź zdarowa, kak korowa, krasiwa, kak świniaczka. Czyli, że wiecie Państwo,
najlepiej przyznać się, no to oni to umieją, prawda, przyznać się, że mówi, że jest bezdomny, że jest biedny, że może na kanapkę, że... ale nigdy się ci moherowi nie przyznają, że on nie zna prawdy o Panu Bogu, że chciałby poznać Pana Boga, jak stoją świadkowie Jehowy. Państwo zobaczą, co to znaczy, że człowiek tu jest bardziej przyzwyczajony do tego, żeby coś zjeść, wypić, no to oczywiście, że najpierw to trzeba, to człowiek lepiej się czuje, ale to ci nie są wdzięczni potem. Ja tu wzięłam tego przybyłowicza, no to muszę jeszcze jemu napisać e-mailem, że pokorne ciele to dwie matki z się, a harde żadnej. To jak zaczął mi tutaj krakać, to ja mówię, to znaczy, że nie ma co go tutaj trzymać, bo on tutaj będzie rzeczy mi znosił, i potem będzie chciał nie to, że rządzić, ale będzie chciał się czuć jak u siebie w domu. Ja mówię nie, wynocha z policją i z karetką pogotowia, tak jak było, proszę pani. Ale to jest oczywiście jego wina. Dlaczego? Dlatego, że to jest człowiek obcy, ani to mój brat, ani to moja siostra. I tak najczęściej w Warszawie jest, że jak psa się weźmie ze schroniska, to czasem taki pies wzięty, to się tak rozbisurmani w domu, jak to doktor Sumińska mówiła, że ma coraz większe wymagania. I tak to było z tym przybyłem, proszę państwa, że Rysia mówi, że on jest ci potrzebny jak na dupie pryszcz.